Po drugiej stronie nawy głównej, nad emporą organową, umieszczono freski związane z historią bitwy pod Legnicą z 1241 roku. Kompozycję tworzą trzy połączone sceny. W centralnym miejscu widać odnalezienie nagiego, bezgłowego ciała księcia Henryka II z wbitą włócznią pod prawą pachą. Według legendy zwłoki odnalazła jego żona, księżna Anna, która rozpoznała je po sześciu palcach u stopy. Po prawej triumfujące wojska tatarskie, po lewej święta Jadwiga przekazująca benedyktynom z Opatowic relikwię Krzyża Świętego i plan nowego kościoła w Legnickim Polu. Na drugim planie Tatarzy wznoszą do góry wbitą na włóczni głowę księcia oraz brzydką czarną głowę, której wydobywa się dym. Według historyków było to pierwsze użycie gazów bojowych w Europie. Całość jest metaforycznym porównaniem boju księcia Henryka Pobożnego do walki zakonów rycerskich z niewiernymi na Ziemi Świętej w czasie krucjat. Łącznikiem są postacie krzyżowców, którzy brali zarówno udział w krucjatach przeciwko poganom, jak i w bitwie w 1241. Uzupełnieniem głównego cyklu są freski na odcinkach sklepień i we wnękach nawy, które przedstawiają skróconą historię przybycia benedyktynów na Śląsk. Rozpoczynają się od przedstawienia śmierci Chrystusa i nawrócenia rzymskiego setnika. Sygnatura artysty znajduje się na kamieniu otwierającym grobowiec. Kolejny przedstawia świętego Benedykta przed klasztorem Monte Cassino, wysyłającego swoich mnichów do Galii. Na następnym fresku książę Bolesław Czeski i święty Wojciech odnajdują miejsce, w którym ma być założone opactwo w Brzewnowie, dzielnicy dzisiejszej czeskiej Pragi. Ostatnim malowidłem w tym cyklu jest wprowadzenie mnichów benedyktyńskich przez opata Otmara do kościoła świętej Jadwigi. W tle widać dawny kościół benedyktyński należący już w tamtym czasie do protestantów. Całość dopełniają malowidła w kształcie medalionów lub trapezów, wykonanych bez użycia kolorów, z wyjątkiem złotego tła, zawierające przedstawienia podstawowych prawd wiary i zasad reguły benedyktyńskiej. Wśród nich nauka o łasce i odkupieniu, ukazana w medalionie Tron Łaski i Chrystus Apokaliptyczny, alegoria cnót mnisich, praca, lektura, milczenie i modlitwa oraz wizerunki czterech ewangelistów. Ideą przewodnią całego cyklu jest wytrwałe niesienie krzyża prowadzące do zbawienia. Krzyż nie był symbolem chrześcijaństwa od samego jego początku. Stał się nim dopiero pod koniec IV wieku. Na początku tego wieku cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie i symbol krzyża mógł przybrać wymiar mistyczny. Krzyż uznano za centrum i zasadniczą treść wiary i życia. Więc za pośrednictwem fresków bazyliki odbywa się ewangelizacja wiernych oraz umacnianie ich wiary. Nie jest to ich jedyna wartość. Zawarto w nich również wspomnienie o świętej Jadwidze, fundatorce wielu kościołów, przywoływanie legendy dotyczącej bitwy pod Legnicą oraz historię przybycia Benedyktów na Śląsk. W epoce baroku dekoracja plastyczna służyła wyrażaniu określonych treści politycznych, religijnych i społeczno-patriotycznych. Współcześnie malowidła w bazylice mogą zainteresować zarówno ludzi szukających treści duchowych, jak i historycznych, bowiem są znakomitym źródłem wiedzy przybliżającym życie ówczesnych ludzi, nurtujących ich problemów oraz wartości, jakie wyznawali.